Nieoczekiwany zwrot akcji Andrzej Sprutycz zostaje ojcem fani w szoku. Rolnicy z Podlasia Andrzej Sprutycz planuje powiększenie rodziny. Burza na platformach społecznościowych. czy rodzinie Andrzeja Sprutycz szykuje się przyrost. Fani programu Rolnicy z Podlasia zostali zaskoczeni ostatnimi doniesieniami kropka po powrocie do plutycz z pobytu w sanatorium w celach zdrowotnych Andrzej. Znany uczestnik programu Rolnicy z Podlasia, nie tylko odpoczywał w górach, ale także spędzał czas w interesującym towarzystwie. Wideo udostępnione na kanale Focus TV na YouTube ujawniło, co działo się w szklarskiej porębie. Czy to oznacza, że możemy już gratulować? Andrzej z zostanie ojcem? Andrzej przejął gospodarstwo po swoim ojcu Gienku jakiś czas temu. Podczas jego nieobecności w Plutyczach zarządzał brat Jarek. Ostatnio obaj bracia wspólnie udali się po kukurydze dla kaczek, a w trakcie rozmowy z przyjacielem Andrzej zdradził, że jego pobyt w sanatorium miał też inne cele, jak zdobywanie partnerki, co wyjawił w najnowszym materiale na YouTube. Byłem w szklarskiej porębie, flirtowałem z góralkami, żartował Andrzej, dodając, potem tylko dzwonienie. Zabawne, ale w sanatorium było świetnie. Polecam, kropka, okazuje się, że to jeszcze nie koniec. Bo podczas rozmowy telefonicznej z bratem Jarkiem, jeszcze przed powrotem do domu, Andrzej wspomniał o rehabilitacji i towarzystwie kobiet, a Jarek życzył mu, by wrócił z partnerką i być może z dodatkowym przyrostkiem w rodzinie. Nie tylko plotki o możliwym przyroście w rodzinie Andrzeja rozgrzewają fanów programu. Pojawiły się także spekulacje na temat przyszłości gospodarstwa po powrocie Andrzeja z Plutycz z sanatorium. Czy Jarek będzie kontynuował zarządzanie gospodarstwem, czy też będzie to znowu zadanie dla samego Andrzeja? Odpowiedź na te pytania zapewne ujrzymy w kolejnych odcinkach Rolników z Podlasia.